Wielu mieszkańców naszego miasta uważa, że ma problem z realizacją recept i dostępem do leków w nagłych wypadkach. Czy rzeczywiście okienka kraśnickich aptek zbyt szybko zamykają się przed pacjentami? Podczas pełnienia nocnych dyżurów farmaceuci spotykają się z różnymi sytuacjami, poczynając od przypadków zagrożenia życia, a kończąc na zakupach plastrów i witamin. Obecnie, w związku z interpelacjami radnych, kierownicy i właściciele aptek zastanawiają się nad pomysłem zwiększania ilości dyżurów na terenie miasta Kraśnika. Stanowisko zainteresowanych najczęściej jest podobne. Proszę pana, to nie ma sensu, dlatego że w naszej dzielnicy fabrycznej jest apteka w Biedronce, która dyżuruje, pracuje do godziny 21, soboty i niedzielę. Więc ja, soboty, przepraszam bardzo, bo niedzielę nie. Ja uważam, że to jest wystarczająca ilość czasu na to, żeby pacjenci zaopatrzyli się, bo dzieci się nawet zaczynają chorować, czy ktoś z pacjentów się zaczyna chorować, to przeważnie po południu, więc można podjechać, bo nikt nie idzie pieszo, tylko przeważnie wszyscy przyjeżdżają samochodami i zrobić sobie jakieś zaopatrzenie, ale proszę pana, my jako miasto też nie możemy być jako apteki tylko obciążone same dyżurami. Pacjenci na temat dostępu do usług aptek mają własne zdanie. Jestem za tym, żeby było więcej dyżurnych aptek, bo tak jak u nas na przykład to jest jedna najczęściej w Starym Kraśniku w koszara, jak się zachoruje wieczorem czy coś, to są dyżury, ale bardzo małe. I czasami na przykład duża odległość. Jak człowiek jest chory, to musi na domki na przykład, czy do koszar. Przydałoby się. Jesteśmy za tym, żeby więcej było otwartych. Mam dzieci i wie pan, nieraz się szuka i szuka jest jedna apteka, także dobry pomysł. Nocami? No to by się przydało faktycznie. Czasami jest taka potrzeba. Tak, sądzę, że to dobry pomysł, dlatego że ja miałam często takie przypadki, że w nocy musieliśmy daleko, daleko jeździć, żeby kupić lekarstwo, jak byłam chora. I moja siostra teraz też tak ostatnio miała, zwłaszcza w zimie. Emocje związane z całą sprawą skutecznie studzi bilans zysków i strat, jakie ponoszą farmaceuci w związku z nocnymi dyżurami. I choć nikt nie ma wątpliwości, że kwestia pomocy w poważnych sytuacjach jest bezdyskusyjna, to jednak praktyka pokazuje, jak nadmierny wysiłek może być nieopłacalny. No, dyżury są bardzo ciężkie, muszę panu powiedzieć. Ja jestem weteranem tutaj dyżurów w tej aptece, bo to jest apteka, która istnieje ponad 50 lat. Ja w niej pracuję od 36 i z tylko bardzo krótką przerwą, może około roku czy dwóch lat, kiedy nie dyżurowałam. Jednak kiedyś te dyżury były troszeczkę lżejsze. W tej chwili są strasznie ciężkie z tego względu, że asortyment leków jest ogromny. My nie jesteśmy w stanie ustawić się na to, jaki asortyment nam w danym czasie będzie szedł, który z lekarzy będzie dyżurował. Lekarze mają swoje ulubione preparaty. My nie wiedząc, który lekarz jakie będzie co przepisywał, nie jesteśmy w stanie nawet ustawić się. Wie pan, żebyśmy chcieli bardzo przygotować się do tych dyżurów, to nie jesteśmy w stanie przygotować się na to. Dopóki nie zapadną wiążące decyzje, sprawa dyżurujących aptek zapewne wzbudzać będzie skrajne reakcje farmaceutów i pacjentów. A może lekarstwem na sytuację nieczynnych aptek okaże się zwyczajne wydłużenie godzin ich pracy. Kierownicy przedstawili już na piśmie swoje opinie i propozycje. Co z nich wyniknie, pokaże czas.